got someone new, I know it. Yeah, yeah. But I will keep on denying. I go fast, yeah, I go hard. Wanna find some peace, so I pray to God. Dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak mogliście zobaczyć, ja przed chwileczką wzięłam prysznic, idę się zaraz ubierać. No i zaczynamy ten dzień. Ja już jestem w makijażu, o który mnóstwo z Was pytało podczas mojego pobytu w Portugalii. To jest ostatnio mój ulubiony makijaż, taki bardzo, bardzo glow. A teraz chciałam Wam pokazać, jakich produktów użyłam, żeby uzyskać właśnie taki piękny glow efekt. Związałam sobie mokre włosy w koka i zabieram się za makijaż. Pokażę Wam dzisiaj makijaż, o który bardzo dużo z Was pytało, jak byłam w Portugalii. Dostawałam cały czas dwa pytania, co za rozświetlacz, co za glow, piękny make-up. I dzisiaj Wam pokażę, jak ja taki makijaż robię. Zanim zacznę od glow, no to niestety, z uwagi na te moje zmiany, tutaj musiałam przykryć takim dosyć mocnym korektorem, także nie ma co rozświetlać niedoskonałości, tylko trzeba je akurat uniewidocznić i dopiero potem nadać całej buzi taki efekt glow. To jest w ogóle chyba mój ulubiony efekt, jeżeli chodzi o buzię. Bardzo ładnie, naturalnie, zdrowo, promiennie i młodo wygląda cera. Ja, moi drodzy, ten efekt glow uzyskuję dzięki kosmetykom Lumene i super serii, która tak właściwie cała przypadła mi do gustu, używam dosłownie każdego produktu. A mówię tutaj o serii Invisible Illumination. To są produkty, które łączą kosmetyki i pielęgnację. Oprócz tego, że buzia wygląda zdrowo, to mamy tutaj szereg właściwości pielęgnacyjnych. Pokażę Wam krok po kroku, od czego zaczynamy, od czego zaczynałam cały mój makijaż, dlatego że ja wszystkie te produkty miałam sobie w Portugalii i za każdym razem, jak wychodziłyśmy z dziewczynami, czy za każdym razem, jak w ciągu dnia chciałam sobie zrobić taki delikatny makijaż, to właśnie używałam tych produktów. To jest super i myślę, że w ogóle to jest idealne na lato, one nie obciążają skóry. Nadają efekt glow, no i cały dzień macie zapewnioną pielęgnację. Żeby nie było, że ja rzucam słowa na wiatr, możecie zobaczyć, jak wyglądają już te opakowania. Mocno przeze mnie sfatygowane, ponieważ tak jak Wam powiedziałam, naprawdę używam tych wszystkich produktów bardzo regularnie. Tutaj mamy serum tonujące, ja mam w dwóch rozmiarach, w takiej pełnej pojemności i w wersji miniaturowej. Rozświetlacz, który jest po prostu przepiękny, przecudny róż i bronzer. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o to serum tonujące, ono nada Wam delikatny koloryt, ale taki naprawdę delikatny, po prostu bardziej wyrówna niż zamaskuje niedoskonałości. Dlatego ja dzisiaj nałożyłam sobie trochę korektora, bo akurat niestety mam niedoskonałości. Ja jestem teraz trochę opalona po wakacjach, dlatego mam takiego tipa, że mieszam sobie i dodaję tutaj odrobineczkę, dosłownie taką, wiecie, kapeczkę tego bronzera. I ja po prostu sobie go wklepuję paluszkami, tak jak takie normalne serum. Przepięknie, słuchajcie, też pachną te produkty. One pachną jak dobra pielęgnacja. Możecie do tego użyć gąbeczki, natomiast ja uważam, że najładniej wygląda buzia, jak używam po prostu do tego swoich dłoni. W całej tej linii znajdziemy takie składniki jak nordycka alga, która ma właściwości silnie nawilżające. Nordycka wierzbówka, która zawiera przeciwutleniacz elagitaniny, który odpowiada za rozjaśnienie skóry. Arktyczna woda źródlana, która dzięki niskiej zawartości minerałów idealnie odżywia skórę. Ma przyjazne dla buzi pH. Także jak sami widzicie, ta seria to jest hybryda makijażu i pielęgnacji. Idę, słuchajcie, dalej. Pokażę Wam teraz bronzer. W jaki sposób w ogóle ten bronzer nakładam. Ten bronzer moim zdaniem będzie idealny nawet dla osób, które mają troszeczkę jaśniejszą karnację, ponieważ on przepięknie się blenduje i dostosowuje do skóry. Ja sobie robię tutaj w ten sposób, troszeczkę na czoło, odrobinkę na nosek. Mi się w ogóle strasznie podoba odcień tego bronzera, jest bardzo naturalny. I taki tip ode mnie, jeżeli chcecie uzyskać efekt właśnie muśniętej skóry słońcem, na przykład tutaj na dekolcie, to możecie spokojnie dodać sobie kilka kropel takiego bronzera do Waszego kremu, którego używacie do ciała. I słuchajcie, ten róż
To jest po prostu najpiękniejszy odcień. Naprawdę, zaraz Wam pokażę, jak wszechstronny jest to produkt. Możecie go wykorzystać nie tylko na policzki. Ja już od jakiegoś czasu pokochałam róż. Pokochałam dosłownie. Nakładam go na nos, na oczy, na usta. Uważam, że on dodaje takiego blasku. Skóra wygląda młodo, promiennie. Nakładam sobie troszeczkę na palce. A ja sobie zawsze biorę róż tak na dwa palce. Mocno się uśmiecham i nakładam go tutaj na policzki i przeciągam go troszeczkę też wyżej. W taki sposób odrobinkę na nos. Zobaczcie, że ja jeszcze nawet nie zblendowałam sobie tego różu, a on już tak przepięknie wygląda na buzi. Bardzo, ale to bardzo dużo pytań też pojawiało się o to, co mam na powiekach. A to właśnie był ten róż, ponieważ on według mnie jest idealny na powieki i ja sobie go bardzo lubię nałożyć właśnie na oczy. Tak jak Wam powiedziałam, to jest jeden produkt, który może mieć wiele zastosowań. I moje drogie, ostatnia rzecz z tej serii. Rozświetlacz. Przepiękny. Ten rozświetlacz możecie śmiało sobie mieszać czy z podkładem, czy z Waszym ulubionym kremem do twarzy. Dzięki temu nadacie skórze naturalnego blasku. Przepięknie wygląda też na dekolcie, na obojczykach. Możecie też użyć go śmiało z balsamem do ciała i na przykład posmarować sobie nim nogi. Będą też przepięknie się mienić. Ja sobie go nałożę na obojczyki, na ramiona. Spójrzcie tylko, jaki piękny efekt. Ja sobie oczywiście też nałożę ten rozświetlacz na buzię. Co jest dla mnie najfajniejsze w tym make-upie, że ja totalnie nie czuję, jakbym miała na sobie makijaż. Ja zaraz wezmę kamerę i pokażę Wam jeszcze z bliska, jak pięknie to wygląda, ale żeby to wszystko uzupełnić, to pomalujemy jeszcze rzęsy. Czy Wy widzicie, jak ja się pięknie wszędzie mienię? Kocham ten efekt, naprawdę. W zależności od okoliczności, jak mam taki glow make-up, to czasami lubię sobie jeszcze dołożyć na przykład błyszczyk na usta. Wtedy już mamy taki total glow look. Ale dzisiaj sobie użyję odrobinę matowej pomadki. Mój makijaż jest gotowy. Dajcie znać, co sądzicie. Ja naprawdę ostatnio pokochałam ten efekt. Z całego serca Wam polecam te produkty. Wiem, że się w nich zakochacie i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z tej współpracy. Możecie też sobie sprawdzić pielęgnację od Lumena. Ja na co dzień używam mgiełki do twarzy. Miałam w Portugalii, zużyłam całą, teraz mam już drugą i bardzo lubię sobie czy po prysznicu, czy ogólnie w ciągu dnia użyć takiej mgiełki. Bardzo fajnie to orzeźwiająco działa. Super jest też ta maska do twarzy. Ja mam te produkty w takich wersjach podróżnych, co też jest bardzo fajne, ponieważ nie zajmują one dużo miejsca w walizce i możecie sobie zabrać na wyjazd. Spójrzcie tylko, jak pięknie wygląda buzia. Zobaczcie też, jak pięknie wygląda dekolt. W opisie zostawiam oczywiście link do strony i możecie śmiało też napisać do dziewczyn na Instagramie, ponieważ one odpowiadają na wiadomości i chętnie Wam doradzą, jaki kosmetyk wybrać, jaki produkt będzie dla Was odpowiedni. Dla mnie też duży plus za aplikatorem. Nie musimy brudzić pędzli, nakładamy sobie wszystko gąbeczką albo palcami i piękny efekt. Ja się jaram, słuchajcie. Ja najbardziej właśnie lubię taki delikatny efekt. Idę, słuchajcie, suszyć włosy i będę gotowa. Dajcie w ogóle znać, czy jest troszeczkę lepszy dźwięk. Wydaje mi się, że powinno już być ok. Dzień dobry. Kto to wstał? Kto to wstał? Czyś myszko? Czyś kochany króliczku? Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych widzów. Pamiętajcie, że mogę zostawić lajka, łapkę w górę, jak to się mówi, subskrypcję i taki tam. Wszystkich bubasów serdecznie pozdrawiam, macham do Was do kamery. Jesteście świetni. Ciekawa. To ja jestem taki przystojny? Tak, to chyba ja. Ubrałam się, ale stwierdziłam, że tak mi się nie chce ogarniać włosów, że zrobię sobie moją ukochaną fryzurkę, czyli ulizańca. Na mokre włosy jest najlepiej, bo nie trzeba w ogóle używać żadnego lakieru, przynajmniej ja nie muszę. Po prostu robię sobie przydziałek na środku, używam do tego tylko takiej szczotki z Olivia Garden, ona jest taka z włosiem i u mnie to działa. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że taka fryzura jest teraz modna. To jest idealna fryzura, jak na przykład mamy brudne włosy albo nie chcemy się ogarniać włosów, wygląda ładnie, elegancko, to jest po prostu totalnie moja ulubiona ostatnio fryzura, co pewnie zresztą zauważyliście, że mega często w niej chodzę. Ja sobie założyłam oversize'ową koszulę w paski, ona jest z handemu. Spodnie, jeansy, zobaczcie, nie szerokie. Ostatnio jakoś wróciłam do takich bardziej dopasowanych. One są akurat z second handu i kupiłam je 100 lat temu. I buty Easy. Uzupełniłam sobie jeszcze stylizację o białe okulary i białą torebkę. No i tak to się wszystko prezentuje. Lecimy teraz po
pieczywo, kiełbasy. Ogólnie po zakupy spożywcze teraz lecimy. My, słuchajcie, zaczęliśmy robić tak, że kupujemy zakupy spożywcze na bieżąco, dlatego że niestety, ale bardzo dużo produktów, no może nie bardzo dużo, ale zdarzało nam się po prostu, że mieliśmy w lodówce jakieś rzeczy, które już nie były zdatne do jedzenia i po prostu się marnowały i żeby nie marnować, nie kupować za dużo, teraz robimy zakupy na bieżąco. Czasami się zastanawiam, po co jest mi ten telefon, jak on jest notorycznie rozładowany. Czasami do mnie dodzwonić się naprawdę to jest jak do prezydenta. My, słuchajcie, się nie możemy przyzwyczaić do alarmu, to znaczy bardziej ty, chociaż ja też dzisiaj. I wczoraj Juri otworzył okno, alarm zaczął nam wyjść, ale na szczęście szybko zareagowaliśmy, a z kolei ja dzisiaj rano też niechcący włączyłam alarm. Aplikacja, fajnie, że tam jest opcja, że aplikacja. No spoko, że jest ta aplikacja, ale musimy się przyzwyczaić, bo jak na przykład, wiecie, w nocy wstajemy, to zapominamy o tym. Albo rano zapomnimy rozbroić tego alarmu i też coś robimy i no, już dwa razy musieliśmy odwoływać. Człowiek się musi przyzwyczaić. Ale to była pierwsza rzecz w ogóle, którą zrobiliśmy tutaj. Tak samo dużo z was pyta, czy pokażemy dom z zewnątrz. Nie pokażemy, dlatego że bardzo chcemy chronić po prostu miejsce naszego zamieszkania. Mi się bardzo dużo pozmieniało w głowie, odkąd mieliśmy włamanie do biura. Strasznie to mnie... przeżyłam to po prostu bardzo i absolutnie nie chcę, żeby nikt widział, gdzie mieszkam. Są sąsiedzi, którzy mówią, że nas widzieli. I tak, są sąsiedzi. No właśnie, i tak mamy sąsiadów, którzy gdzieś tam nas poznali i nas oglądają, ale tak publicznie na pewno, tak, na pewno nie pokażemy. Nie, nie, nie. I prosimy sąsiadów, którzy nas oglądają, żeby też nie mówili. Po prostu. Będziemy wziąć. Edward prosi, słyszysz? To jest taka gaduła, się zgadzam, już w szoku. Gada i gada. Cały czas. Bardzo dużo ludzi gada. I trzy zęby mu idą. No ciekawe, po kim to ma? Nie wiem. Słuchaj, mamy sygnał włamania. Po drodze. Mamy jak sprawdzić, tak? Odwołajmy, dlatego że ja na górze nie zamknąłem drzwi. Dlatego tak wyszło. Wyobraźcie sobie, że robimy zakupy. Mamy tutaj obok sklep jeszcze zoologiczny, więc poszliśmy po żwirek dla kotów i tak dalej. No i nagle dostajemy powiadomienie na aplikacji, że mamy włamanie do domu. I co się, słuchajcie, okazało prawdopodobnie, bo w sumie to nie wiem, ale odwołaliśmy to, bo na 90% to były koty, dlatego że nie zamknęliśmy drzwi na górze, bo w takim pędzie wychodziliśmy jakoś. Musimy się przyzwyczaić, bo zapomnieliśmy o tym i włączył się znowu alarm. Dobra, no przyzwyczajmy się, no musi w nawet. Ale wiesz, to, że się pojawiło na aplikacji włamanie. No takie, ja wam powiem, że ja po włamaniu do biura Moody to już mam coś takiego, że jak widzę włamanie, to aż mam ciarki na ciele i jakoś tak, kurde, nie wiem. No jest to przeżycie niesamowite, takie złe bardzo to. No przeżycie. Takie strasznie zaburzenie twojego poczucia po prostu bezpieczeństwa i niefajne to było, a szczególnie, że jeżeli chodzi o nasze włamanie do biura, to nadal, wiecie, nic tam się nie dzieje w związku z tym i do tej pory nie mam pojęcia, co to było wymierzone. Czy we mnie, czy nie wiem. Kupiliśmy kwiatki. Dawno nie było lilii w domu, ale akurat tu, gdzie byliśmy, nie za bardzo był wybór, a ja lubię kwiatki, które długo stoją. Udało się kupić astromerię, ale taki malutki bukiecik, ale lepszy rydz niż nic. Także za chwileczkę ogarnę te liście, wstawię do wody i w ogóle zrobię może jakąś kolację, co jestem strasznie głodna. Ja dzisiaj w ogóle nic takiego treściwego nie zjadłam. Kotek usiadł sobie tutaj. Przed chwilą jeszcze był cały zaplątany w tę wstążkę i asystuje. Tak? Tak. Boże, jak ty się chcesz bawić z kotkiem. No. Słuchajcie, mamy chlebek żytni, który przed chwilą panie wypiekały. Jest taki aż, o Jezus, no po prostu czysto żytni, bez żadnych tutaj zbędnych dodatków. Ja sobie chyba zrobię szybko kanapkę, bo jestem na maksa głodna. Ten chleb jest tak dobry, że jem go właśnie po prostu z masłem i się zachwycam. Juri dzisiaj idzie na piłkę, a jak pójdzie z piłki, zrobię rosół.
Czy zrobisz? Tak. Byłem jak chory. Kiedyś byłeś chory, to co zrobiłam? Zrobiłam sobie rumianek, a tu obok sobie parzę herbatkę. Mam ochotę na taką herbatkę w ogóle z cytrynką i miodem, więc sobie najpierw zaparzę, poczekam aż ostygnie. W tym czasie wypiję sobie rumianek. Mam fazę ostatnio na rumianek i na miętę. I jako deserek taka herbatka z miodkiem. Takie fajne w ogóle miody mi przyszły z pasieki, polskiej pasieki. Zaraz wam pokażę. To jest w ogóle paczka od jednej z moich obserwatorek. To jest, słuchajcie, pasieka rodzinna, pasieka od Jana. Zobaczcie, 1905 rok. Wow. Wow, ponad 100 lat. Ja tu mam, słuchajcie, miodek akacjowy. Zobaczcie, jak wszystko jest pięknie zapakowane. Zobacz, ura. Tutaj mamy jeszcze jakiś taki mały miodek lipowy. Bardzo, bardzo dziękuję i słuchajcie, ja myślę, że na pewno, że to będzie bardzo, bardzo miłe, jak wyjdziecie na Instagram Miodyczomara i polubicie, zostawicie follow. Ja naprawdę bardzo lubię wspierać takie miejsca, takich miejsc jest coraz mniej. Z chęcią sobie zaraz wypiję herbatkę właśnie z takim miodkiem. Dzień dobry moi kochani, kolejny dzień. Ja właśnie wychodzę, lecę do biura Moody. Edzie poszedł na drzemkę. Ogarnę może potem ten statyw, jak mi się uda czasowo po drodze. Jeszcze zgarnę Jurija mamy. No i zaczynamy kolejny dzień. A nie zrobiłam czegoś za dużo z mojej listy z uwagi na brak statywu. Nie miałam takiej możliwości. A kolejna rzecz, no to wróciliśmy szybko wczoraj do domu. Zobaczyć, co się dzieje. Oczywiście okazało się, że to koty włączyły alarm, bo my nie zamknęliśmy drzwi, także... No mam nadzieję, że to już był ostatni raz i już będziemy teraz zawsze o tym pamiętać. Tak po prostu, wiecie, na biegu wychodziliśmy z chaty, że nie zapomnieliśmy. A zanim wróciliśmy, rozpakowaliśmy zakupy, zjedliśmy kanapkę, zrobiliśmy kolację Edziowi, położyliśmy Edzia spać i ja potem zabrałam się za montaż, także już nic dla was nie nagrywałam. A teraz pędzę do biura, dlatego że moja Ewa jest na urlopie właśnie i muszę załatwić po prostu kilka takich spraw firmowych. Za 24 minuty będę na miejscu i pierwsze co zrobię, to nie pojadę do biura, bo mam jeszcze chwilę czasu, tylko do Aromy. No ja na Kazimierza, słuchajcie, bo tam również znajduje się nasze nowe biuro, ale w innym miejscu niż to poprzednie. W strzeżonym miejscu, z ochroną całodobową i tak dalej. Ale no ja na Kazimierza jest taka kawiarnia, która nazywa się Aroma. I tam jest najpyszniejsza kawa. Po prostu uwielbiam. Uwielbiam, naprawdę. Jak jeszcze mieszkaliśmy tam obok, to przychodziliśmy na tą kawę cały czas. I ja za każdym razem, jak jestem w biurze, to najpierw właśnie idę do Aromy po kawkę. To jest taki mój rytuał. Zresztą słuchajcie, nasza neurologopedka Edzia, Angelika, również ma swój gabinet właśnie na Jana Kazimierza i też cały czas chodzi do Aromy i nawet właśnie rozmawialiśmy o tym, że to jest po prostu najlepsza kawa, najlepsza, pyszniutka. Jak kiedyś będziecie w okolicy, to naprawdę uważam, że warto się tam przejść. Zupełnie inaczej taka kawa smakuje niż taka, wiecie, starbucksowa, sieciówkowa. Ja, jak możecie zauważyć, kolejny dzień jestem z plasterkami na pryszcze. To, co się wyrabia na mojej buzi, to jest po prostu jakiś nieśmieszny żart. Ja przetestowałam dosłownie wszystko, o czym pisałyście dziewczyny. I akne derm, i menzakne, i olejek z drzewa herbacianego. I no, na mnóstwo jeszcze pisałyście. I ja naprawdę, czy maść ichtiolowa, ja te wszystkie rzeczy znam. I niestety te wszystkie rzeczy na mnie nie działają. Moje pryszcze są po prostu oporne na jakąkolwiek walkę z nimi. Muszę też zrobić sobie USG tarczycy. O tym też w ogóle wy mi napisałyście i nawet udostępniłam tę wiadomość na swoim Instagramie, bo uważam, że chyba mało się o tym mówi. Ja przynajmniej o tym nie słyszałam, ale właśnie często nasze hormony mogą być z krwi ok, a właśnie mogą być jakieś zmiany na tarczycy i to przez te zmiany na tarczycy mogą się dziać różne nieciekawe rzeczy w organizmie. I w sumie nigdy żaden endokrynolog nie zaproponował mi badania USG tarczycy, co jest trochę dziwne, ale ja mam do endokrynologów bardzo, nie chcę powiedzieć, że negatywny, ale niepozytywny stosunek, ponieważ po prostu w swoim życiu nie trafiłam jeszcze na żadnego dobrego endokrynologa i mam takie dosyć sceptyczne nastawienie. Po przeczytaniu wiadomości od mojej obserwatorki naprawdę mega się zdziwiłam, że mimo moich problemów i z tarczycą i właśnie z gospodarką hormonalną, nikt nigdy w ogóle nie zalecił mi badania USG tarczycy. To jest mega dziwne, ale sama sobie to badanie zalecę i na pewno je zrobię. Dajcie znać, czy w ogóle słyszałyście o tym i czy miałyście wykonywane takie badania. Ciekawa jestem, czy tylko ja żyłam w tej nieświadomości, czy
czy nie jestem sama. Zawsze jak tędy przejeżdżam, to mi wspomnienia wracają, bo mieszkaliśmy tutaj kiedyś z Jurim i pamiętam, jak chodziliśmy do tej pralni. Nawet wy pewnie pamiętacie, bo nieraz nagrywaliśmy, że idziemy do pralni. Jakiś TikTok nawet powstał w tej pralni. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja proszę flat white. 15 zł. Nie, wiem. Naprawdę ta kawa ma tak po prostu rewelacyjny smak. Jak mieliśmy ekspres, to nawet przyjeżdżałam tutaj kuwać ziarna. Jak jesteście smakoszami kawy, to sprawdźcie w internecie, bo można też zamówić taką kawę właśnie ziarnistą przez internet, bo ja kiedyś zamawiałam i jest po prostu przepyszna. Codziennie rano jak się budzę i nakładam sobie te plasterki, to mam taką refleksję, czy to przypał. Tak wychodzi z ludzi, ale potem stwierdzam, że nie. Ja mam ci, słuchajcie, total white look. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale zobaczymy. Powiem wam, że ten dzień zleciał mi po prostu, nie wiem serio kiedy. Zrobiłam sobie właśnie makijaż, zrobiłam sobie pielęgnację i chyba nałożę maseczkę, dlatego że trochę mam przed sobą takiej pracy komputerowej. W ogóle to powinnam montować, mam bardzo dużo materiału do zmontowania, dwie współprace, vloga, ale strasznie chcę zmienić w moody metki i w ogóle jakby kolor naszego brandu. I mam na to super pomysł i chyba usiądę do tego i zrobię to, bo czuję, że dzisiaj po prostu mam wenę, wiecie jak to jest. Jest praca, która wymaga weny i jest praca, którą robimy z automatu. Jeżeli chodzi o montaż vlogów, to no wiadomo, czasem mi się lepiej montuje, czasem gorzej, ale raczej no zawsze montuję podobnie i nie jest to kwestia weny i tak dalej, tylko bardziej czasu. A jeżeli chodzi już o tworzenie jakichś projektów graficznych, tworzenie metek, loga, czy jakichś projektów na ciuchy i tak dalej, to muszę mieć na to wenę. Muszę po prostu poczuć, że to jest ten dzień i że to dzisiaj zrobię. I dzisiaj to czuję. W ogóle to nie pokazywałam wam oświetlenia, jakie mam tutaj w studio. Może ono nie wygląda zbyt spektakularnie, ale słuchajcie, zależało mi na tym, żeby dawało bardzo, ale to bardzo mocne światło i było sterowane. Tutaj mam pilota i mogę sobie regulować to światło. Może być jaśniejsze, ciemniejsze, w ciepłym odcieniu, zimnym odcieniu i dokładnie o to mi chodziło. Dlatego, że nie mam tu miejsca na żadną taką dodatkową lampę, a tutaj również oprócz studia pracuję i montuję, więc potrzebuję czasami, żeby było takie światło jak teraz, czyli takie trochę przydymione. Ja sobie teraz siedzę tak trochę po ciemku, tak mi po prostu jest lepiej pracować, ale spójrzcie, ile to nam padaje światło. Właśnie ją odpaliłam na maksa i wygląda normalnie, jakby był dzień. Przepiękne w ogóle, bardzo naturalne światło daje. Naprawdę sztos. I powiem wam, że długo takiej lampy szukałam. Zależało mi też na tym, żeby ona przylegała do sufitu, dlatego że jak cokolwiek nagrywam, czy ze statywu, czy w lustrze, czy gdziekolwiek w tym pokoju, to widać ten sufit i wcześniej jak był taki wiszący klosz, to strasznie mi to przeszkadzało, bardzo nieestetycznie po prostu wyglądało i mi to zaburzało cały kadr, więc szukałam lampy, która będzie sufitowa i która będzie tak, jak jest wyłączona, niewidoczna, a jednocześnie, która da super światło, bardzo jasne i bardzo dużo tego światła, no i będę mogła właśnie regulować sobie ten poziom, tak żeby na wieczór pełniła funkcję mojej lampy, takiej nocnej. Jaram się takimi rzeczami, wiecie, to chyba jest już ten wiek. No mega. Domyślam się, że was to w ogóle nie interesuje, także sorry za tą nudną wstawkę o oświetleniu. A jakby jednak kogoś to interesowało, to lampa jest z Leroy Merlin. Dobra. Lecę, moi drodzy, siadam do komputera, zrobię sobie te projekty, spróbuję, pomontuję i idę spać, dlatego że już dochodzi 22. Trochę mi się jeszcze z pracą zejdzie, a jutro planuję wstać, skoro świt, nie no może nie skoro świt, ale planuję wstać naprawdę rano i mam też jutro sporo pracy. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Całuję bardzo mocno, życzę wam udanego dnia i nie, chyba wieczoru. Udanego wieczoru, ale dnia też wam życzę udanego. Dnia, wieczoru, poranka, o którejkolwiek godzinie oglądać tego filmu, to życzę wam po prostu dobrze. Buziaczki, kochani, bardzo wam dziękuję. Pa!